się dać, ale to tak kurde, już nie ogramy. Taki szkolny teraz na biegu, wiesz, nie atakuje za bardzo, już ma opanowaną piłkę, no to ci powodu gdzieś tam, nie wiem, naprowadzić trochę na bok gdzieś, na gorszą nogę, jakieś takie. Nie się zbierało za dwa miasta. Które minuty zostało? Już jednego karnego to zrobił. Pozwolili mu w pole karne, powiedz piłką. A, ten, ten. Nie, zmiana będzie. No właśnie, Szkop to jest, tak? Tak. Proszę Państwa, w 92 minucie mamy debiut w drużynie włókniarza Zelów. Na boisku pojawia się Kacper Szkop w miejsce Szymona Rosiaka. Mąka za twój mecz, nie? Kurwa! Wracaj! Wracaj już! Jedziecie! Jedź, ja pierdolę! Mecz dobiegł końca. Wynik meczu 2-1 dla drużyny włókniarza Zelów. Strzelcami bramek, przypomnę, byli Szymon Rosiak oraz zwycięskiego gola zdobył Erik Smuga. Natomiast dla drużyny WKS Wieluń z rzutu karnego Kamila Bruchajzera pokonał Michał Wójcicki. Nagrałem to, rzadko chwila. No. Tak, nie dzieciom tylko.
proszę. O, samolecie się.